że będzie się robić kartonowe modele, żeby poukładać przyszłą elektrykę na jachcie. Żeby znaczy, my nie będziemy robić, tylko... A, znaczy, uwaga, będziemy robić modele. Dobrze, będziemy robić modele. Właśnie zjedliśmy przepysznego pasztecika, który jest lokalnym daniem szczecińskim. Jak ktoś nie zna, kojarzy Szczecin tylko z paprykarzem, to niech spróbuje, bo warto. Ale paprykarz też jedzcie. Ale zanim będziemy robić kartony, musimy posprzątać na pokładzie. Remek i Arek wyciągają zbiornik na wodę, co nie było proste. Żegnamy również lodówkę. Od razu tutaj pod jacht, żeby nie padało nam. Co jeszcze chcesz wywalić? Mam tu taką w czerwonym kapturku. W czerwonym kapturku? Kogo? Tak się zachowuje człowiek zamknięty w pudle. To był Wojtek. A teraz, dzięki kartonowym modelom zrobionym przez Remika, możemy spróbować przymierzyć się do naszej przyszłej nowej instalacji elektrycznej. Musimy wymyślić, w których miejscach będą akumulatory, ładowarki, inwerter i całe mnóstwo różnych innych pudełek. Jest z nami również Piotr, który rozumie z tego wszystkiego najwięcej. Koncepcji było wiele. Posłuchajcie, jak to się wszystko rozwijało. A i nie zapomnijcie postawić tradycyjną kropkę. Będzie nam bardzo, bardzo miło. Więc wyobraźmy sobie jeden, drugi, czyli tu. Tej taśmy. Tu. No wiesz. No. Tak, jeśli chodzi o przejście kablami, no to tutaj wszystko zamykamy w tej całej przestrzeni, więc tak naprawdę nie ma problemu tu z niczym, żeby poprowadzić przewody. Tak bym to w tym momencie widział. Czyli tak, cztery akumulatory tam. Tak. Tutaj silnikowy. Tak. Jeden. I jest jeszcze miejsce, no wiadomo, ten silnikowy pójdzie tutaj z tej strony lub odwrotnie, nie? I no to zobaczymy, jak wiesz, zaczniemy to wszystko tu prowadzić, ile tu... No. No bo tak naprawdę wiecie, no te kable też tutaj trzeba jakoś powyginać, bo ten panel na przykład wyląduje tak naprawdę w tej części, tak? Mhm. I tymi kablami trzeba będzie tu jakoś podchodzić. Nie przeszkadza, żeby te akumulatory wkładać na takiej zasadzie, że tak nimi wjeżdżać. No tak. Tak? Nie są ciężkie, by ci próbowałem. No 20 kg ważą, no taki duży, znaczy ten z akumulatorów ja bym ważył dwa razy tyle. Trzy. 60 no, tam okay, te ważyły. No to nawet 3. No to, no. To nawet 3. Także przestrzeni jest wystarczająco. Zapas. Czy urządzenie można zamontować na boku? Znaczy musi być w pionie. Tak. No myślę, że tak. Na pewno lepiej zamontować je w pionie, no bo tak. Wtedy funkcjonuje też jakakolwiek forma niewymuszona, czy wentylacji takiej zwykłej, tak? Jeżeli to będzie tutaj, to mamy zamknięte. Środek ciężkości jest troszeczkę na inny. Na pewno. I... No i tam jest, nie musimy nic tu przerabiać, tak mi się wydaje. I wtedy to urządzenie tam montujemy, tu mamy dwa, tam jest dwa, akumulator do silnika. No i wydaje mi się, że tak będzie najlepiej. Tak mi się wydaje. Teraz dwa. No, tylko właśnie musimy mieć pewność, że jesteśmy w stanie tutaj dwa wcisnąć. Znaczy pan tak, zasadzie... ja to rozkręcę, wyrzucę. I wtedy na przykład jak położymy akumulatory, no wiadomo, że to będzie musiało być troszeczkę wyżej. A właśnie, no to masz jeszcze rurę. I oczywiście, no na wysokość tutaj jesteśmy w stanie się potencjalnie zmieścić nad tą rurą. Natomiast to jest rura od zęsówki starym. Tak. Dosyć istotna.
Nie jesteśmy. Trzeba było to podejść na nich budować, na tych akumulatorów, tak? No to też nie jest jakiś problem, nie? Nie, oczywiście, że nie. Więc jakby można powiedzieć jedyne pytanie, no bo tak naprawdę wiecie, przenieść to gniazdko tutaj to też nie jest problem, bo tak naprawdę nawet tego kabla by wystarczyło pewnie, żebyśmy dojechali. To zrobili to tu. To wyrzucamy. No prawie 49 cm. No właśnie, no to... 49. Czyli na styk, powiedzmy, żeby wyszło. 24 to jest 48, tak? Myślę, że to by było ciekawe, że tu mamy takie dwa, że po prostu wyciągamy i jest fajnie, i jest to zakryte. Tu już nic nie musimy przebudowywać. Czyli raz, dwa, trzy, cztery i tu jest piąty do silnika. A ja wszystko tak przygotuję, że te dwa akumulatory tu na pewno wejdę. Bo to wyciągnę, to zlikwiduję, to... To wyciągnę, tu wejdę. Ja bym się zastanawiał, czy tą rurą nie jesteście w stanie wjechać pod podłogę już tu. A to czas pokażę. A tu gdzieś jest, za, nie wiem gdzie jest zawór. Nie, ale ona nie jest za zaworem, tam jest skok z zapytem. Więc stawiam, że ona gdzieś tu, to ona się gdzieś tu pewnie kończy. Tu chyba jest. Może się okazać, że... No. Co? Więc zobacz, że tak naprawdę jak gdybyście tą rurą wjechali... Chociaż, bo tutaj jest... Smok tutaj jest, ssawny? To się smok ssawny nazywa, tak. Się to czegoś nauczyliśmy. Smok ssawny. Tu dwa. No. Tak? Czyli w takim wypadku... Jeden tu, drugi dosłownie tu obok też wchodzą na wcisk. Takim tu akumulator silnikowy robimy i wtedy w tej części tu damy jakiś kawałek sklejki pod kątem tego, żeby umieścić różne bezpieczniki i tak dalej, jak tymi kablami się będzie wchodzić, tak? Tu robimy ten cały zestaw, czyli te wyłączniki przenosimy na tą ścianę. Na zewnątrz. Tak. No i na zewnątrz. To jest tutaj zostaje. Kablami wjeżdżamy tutaj do góry, no i wtedy jedyna rzecz, jaka nam w tym całym procesie zostanie, no to są kwestie tych ładowarek od solarów i tak dalej. No one będą wymagały jakiejś niewielkiej albo i nawet całkiem sporej wentylacji. Ileś będzie wystawiać jeden, drugi wyświetlacz, więc tak czy siak musimy tą przestrzeń, znaczy tutaj otwieraną tą tablicę, tak? Ona musi, no, musi tu jakaś przestrzeń zostać pod kątem tego, żebyśmy nie zawadzili o UKF-kę, tak? A nie ma takiej opcji, żeby UKF-ka i panel i wszystko razem było na tej ścianie? Moim zdaniem się nie zmieści się. Moim zdaniem się nie zmieści. Znaczy inaczej, no jak będziemy chcieli upchnąć to bardzo, to tak, to się to uda, tylko to potem będzie tak, jakby już to otwierać, to ci będą kable wypadać. Mhm. Czekaj. Ja tylko wezmę Szkodzi, nie ma się na co wylać. Nie. To jest obok panel dla tego witrona. I to wszystko jest tutaj. No i wtedy mamy tu taką przestrzeń. A jeszcze to wszystko trzeba będzie skonfrontować, patrząc na to, jakie są dostępne na rynku gotowe tablice, a na ile musimy zacząć ją budować po prostu. A czy my obstawiamy, że chcemy mieć taką fancy z obrazkiem, więc... Fancy z obrazkiem, tak, czyli płyta z D-bondu czarnego ze sfrezowaniem. Czarnego czy przeźroczystego, coś tam sobie wymyślimy, ale... 30, powiedzmy, że 4-5 cm wyższy. A to nie może być gdzieś tam na dole pod spodem, bo na ścianie? Gdzieś. A, chcecie odwrócić sytuację. No to tak, żeby... jest tak jak jest, wciśnięte powiedzmy, no, nie? A te dwa małe idą sobie tu pod spodem. I wszystko chowamy w szafy. Pod spodem. To też można tak do tego podejść. No. Można dać jedno tu. Ja mam dobry pomysł, uwaga. Jedno tu, potem tam. Tutaj wkręcę taką szynę z takimi klamerkami. Będzie zasłonka. Będzie zasłonka. My tu mamy, przepraszam bardzo, szynę na zasłonki, bo tu są zasłonki, tylko dłuższą trzeba zrobić. No, właśnie tutaj. Dobra, znaczy tak, montujemy to urządzenie tu, to gdzieś, to tutaj, akumulator, akumulatory i resztę frany niech sobie. A ja wymyślę, jak ja chcę pojemnik na wszystkie nasze elektroniki filmowe. W tamtym miejscu. No tam, właśnie w tamtym miejscu. Tutaj będzie GTR, tak? I tam różne wszystkie te bezpieczniki. Tutaj jest UKF-ka, tutaj ma być panel
od Wiktrona, tu KFK, tu nic nie ma być docelowo? Tak. No tak. Tam mają być ładowarki, tu ma być akumulator, akumulator, akumulator silnikowy i dwa akumulatory. Arek obiecał, że wciśnie tutaj. Na pewno. I właściwie tyle. Mamy to. Teraz wystarczy wszystko tylko zamontować. Ale co my zrobimy z tymi kartonami? Na szczęście jest jeden osobnik, który je uwielbia.